Janusz Kołodziej, witam i zapraszam do obejrzenia programu Sport Echo 24. Piłkarze Śląska Wrocław są nadal jedyną drużyną Lotto Ekstraklasy bez wygranej na wyjeździe. W meczu 20. kolejki rozgrywek wrocławianie przegrali w Niecieczy z miejscową drużyną Termaliki Brookbet 1-2. Ta porażka jeszcze bardziej skomplikowała sytuację Jana Urbana jako szkoleniowca wrocławskiego zespołu. Wszystko na to wskazuje, że o tym, czy w dalszym ciągu będzie on prowadził Śląsk, zadecyduje ostatnie w tym roku spotkanie z Jagiellonią Białystok. Ten mecz zostanie rozegrany w piątek, 15 grudnia. Początek godzina 20:30. A teraz zapraszam na filmowy skrót pozostałych informacji. W Kopenhadze rozpoczęły się pływackie Mistrzostwa Europy na krótkim basenie, w których wystartuje 19 reprezentantów Polski. Wśród nich znajduje się dwójka dolnoślązaków, Alicja Tchórz i Paweł Juraszek, który wystąpi w sztafetach. Pływaczka Juwenii Wrocław przed 2 laty na Mistrzostwach wywalczyła srebrny medal. Obecnie zajmuje 2. miejsce w rankingu pływaczek na dystansie 200 metrów stylem zmiennym. Jej klubowy trener Grzegorz Widanka uważa, że jego podopieczną, medalistkę ostatnich igrzysk The World Games w ratownictwie wodnym, stać co najmniej na powtórzenie tego rezultatu. Koszykarki Ślęzy Wrocław z zwycięstwem 58-52 w Bydgoszczy z drużyną Artego poprawiły sobie humory po ostatniej przegranej u siebie z Pszczółką AZS Lublin. Wrocławianki po tym sukcesie awansowały na 2. miejsce w tabeli Basket Ligi Kobiet. W najbliższą niedzielę, 17 grudnia, podopieczne trenera Arkadiusza Rusina czeka jeszcze trudniejsze zadanie. Wyjazdowy mecz w Krakowie z miejscowym zespołem Wisły Kanpak, który jest liderem tabeli. To ostatni w tym roku kalendarzowym występ wrocławianek, które na początku 2018 roku czekają trudne mecze w rozgrywkach EuroCup oraz Basket Lidze Kobiet. Siatkarki Impela Wrocław mimo dobrego występu nie zdobyły punktu w ostatnim meczu ligowym z ŁKS-em w Łodzi. W najbliższą sobotę, 16 grudnia, do Wrocławia przyjedzie mistrz Polski Chemik Police i o kolejne zwycięstwo również nie będzie łatwo. Mimo to podopieczne trenera Marka Solerewicza pilnie trenują i zapowiadają, że będą ambitnie walczyć o każdy punkt w tym spotkaniu. Wrocławianki sądzą, że ich mecz obejrzy sporo kibiców, którzy przyjdą w sobotę do hali Orbita i swoim dopingiem pomogą zawodniczkom Impela w sprawieniu niespodzianki. W tym programie to wszystko. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu Sport Echo 24.